Dobra, siema ludzie. Tu muzyka się już skończyła. Bądźcie mili, powiedzcie mi, ile jest osób na live'ie. W międzyczasie rozkręcę wszystko. O, jeszcze mi dzwonią tutaj. Dajcie mi sekundę, rozumijcie sobie intro. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing. Rodzinka ma dobry timing. His mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple. Muszę tam jeszcze odpalić, dajcie mi plus 2 minuty. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, lord. I have faith in thee. Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, jeszcze inny jest? Hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Aj, ten kabel. Dam wam jeszcze ankietę, załóżmy, że ten. Siema ludzie. Załóżmy, że jeszcze coś się tu zmieni, bo jest tylko 11 głosów. Nie no, zmienia się, nie powiem, że nie. Ojej, wy sobie pogłosujcie i... Za minutę będę, dobra. A w domu wiedzą, że ten, że mam live'a, to może nie będą wchodzić. Zobaczymy. Dobra, jest Isaac. Zobaczymy, czy w ogóle coś ciekawego pisaliście. Już mi napisali o paczce chips w goddamit. Musieliście. Musieliście. Też się będę śnił. Niech wam będzie. Przynajmniej wybraliście mi Isaaca. Tyle dobrze. Co mamy na start? Familię? Niech będzie. Siema Daxes, pierwszy raz cię tutaj widzę, więc bardzo miło mi cię spotkać for the first time. Właśnie Mati dlatego spamuje tymi linkami, żeby na pewno doszły. Niektóre wiadomości niestety znikają podczas jakoś przesyłania przez serwer Twitch.
Chris, dużo osób pierwszy raz jest tutaj, miło was zobaczyć. Jest Isaacowy piątek, więc bez wątpienia nie będzie nic innego jak Isaac. Adele, to o co chodzi? What are you talking about, man? Dawno w Isaaca w ogóle nie grałem, Jesus. A może teraz uda się... Dawno na nim bez damage'a nie przyszedłem. Zbyt randomowy jest, chociaż... Nie, aż tak dawno znowu to nie było. A często u niego po prostu... Często uleje, jak dostaje damage. Zbyt randomowo się przesuwa. A przynajmniej chodzą razem, tyle dobrze. Już nie powinniśmy dostać damage'a, jest. Soul Heart. Ta jest. Demon zmiana niku? Nie wiem, o co chodzi. A, koleją może. Mi to nie przeszkadza akurat, ale może na innym być mało czytelny. Co sądzę... O nowym YouTube. To naprawdę jeszcze za mało się w to wnikałem. Jedynie opcja... Nowa opcja, sortuj według najlepszych komentarzy mi się podoba. A tak jakoś nie wnikałem w to. Siema Zeo. Wow, poważnie. To możemy spokojnie wbić. Nie przeszkodzi nam to w zdobyciu Deal Fedail, ponieważ w zwykłym zwiedzaniu liczy się... Zmniejsza się szansa, jeżeli się otrzyma damage na czerwonych serduszkach. I tu mogą zaoszczędzić tą bombę. Aby stracił Soul Hearty. Aby dwa wyjścia były takie o. Dajesz Duke? Potrzebujemy bomby. Kluczyki na szczęście mamy, więc luz. O, GOS, widzę, że ty już się ten uważasz za najlepszego moda na świecie. Nie wypowiem się na ten temat. Tak. Co robimy, ludzie? Guppy czy Brimstone? Czy obydwa? Wszystko zależy to od was, bo ja mogę się dostosować. Brimstone, Guppy, dwa. Dwa. Więc range up jest dla nas po prostu bezużyteczny w tym momencie. To starałem się nie otworzyć. Zobaczymy, co jest tutaj. Okej, okay, świetnie. Nie świetnie. Co daje przemiana w Guppy'ego? Infestation, mulligan i latanie, krótko mówiąc. A nie zniczarżujemy tego range upa niestety. That sucks. Tak więc tego pasiva trzeba wziąć. Du.
Tak, zmniejsza, też zwiększa drop złotych skrzynek. To jest akurat racja, co Guppy's Tale. I tu nic więcej chyba nie zrobimy. No kto nie wiem, to do 22 pewnie. To też zależy jak nam będzie szło. Wiadomo, że lubi tosty. W ogóle to jest ten poziom XL. Dammit. O! Kluczyk, świetnie. A ja chcę itemium. Bo jak na razie po prostu tracimy te recharge do szóstki po prostu. Dobra, chociaż nie. Dwa itemiumy i ten, o damit. I sklep, to nam zależy teraz. Jeżeli będzie kasa oczywiście, więc oszczędzamy klucze. Dobra. Oh, come on, man! Jest bomba. To dobrze. To za chwilkę podniesiemy. Box. Dobra. O, to głupio zabiłem, strasznie głupio zabiłem. Sekunda. Nie straciłem żadnej klatki, jakby co. Jeżeli laguje, to problem niestety u was. Oczywiście, że gram w Team Fortress. Nie podeszło mi jakoś strasznie, ale jako gra z takimi znajomymi, co nie wydadzą kasy na grę, bo za rzadko siedzą na kompie, no to fajna ten alternatywa od jakichś łemców, nie łemców czy innych tanich tych tytułów albo fleszówek. Czy nie wiem dokąd z tym zmierzam, ale nieważne. O Jesus, to był zły pomysł. Def, okej. Okay. Ach, użyjemy. Speed, to jest akurat dobre. To spoko. W końcu item. Able, nie. Minimash, speed and... No, po prostu dla nas speed, bo range to nie jest dla nas użyteczny. To spoko, speed mi się przyda. Dobra. Kopytko to jest speed up o 2. To jest trinket po prostu. Siema Tobiaszek. Jest sklepik. Bateria czy... 9V czy bateria. Nigdy tego nie jest już nie ma, ale... Weźmiemy. Wydawało mi się właśnie, że to jest 9V. Bo baterii ostatnio miałem cały czas, a 9V od dawna nie miałem. Tabletka Puberty nic nie daje, to jest taki troll po prostu. Dobra. 9V sprawia, że co każde 15 sekund walki, jakbyś teraz po prostu nie miał zrecharge'owanego itemu i siedziałbym ponad 15 sekund w tym pokoju, jedna kostka z tych 6 by się zrecharge'owała i tak przez kolejne 15 sekund może maksymalnie 3 kostki zrecharge'ować.
Bo to ja to robi? Goddammit, to najwolt nie pamiętam co robi w takim wypadku. A! Po użyciu oddawia od razu dwie kostki, dobra. O jeden pokój mniej, krótko mówiąc, będziemy musieli załatwić. Dobra, zmieniamy. Jamhart. Dobra. No podnoś, podnoś. Wow. Wystraszyłem się tego. Załatwiony. To też można zelować. No daj mi przejść. God damn it. No i będziemy mieli jeden recharge. Spoko. Więc trzeba będzie zobaczyć wszystkie możliwości, wszystko co możemy zrecharge'ować, dopiero wtedy zadecydować. No, wszystko co możemy zrealizować i wtedy zadecydować, na który z tych itemów wykorzystamy do szóstkę. Okej. Okay. One up, spoko. I to będziemy rolować. Nie wiem, to było. Nie, zostaję przy tym, co mam. A tam dwie kostki. I tak by mi się nie zrecharge'owała, więc nie było większego znaczenia, wiesz? I tak bym nic tutaj nie zrealował. To mogę zostawić, tam... co... Jamhart, to... chyba nie podniosłem jedynie. To podniosę po to, żeby nie spotkać tego więcej. Ale, no mógłbym Krampusa spotkać. Nie rozwiązałem tego tak optymalnie, ale... i tak więcej tutaj bym nie zrobił. Przyczaję, żeby nie było. Nie, wszystko w porządku jakby co. A, tu miałem zerknąć, dobra. Tu było na wierzchu, czy znowu też z tymi... O, dobra. Bomba do przodu. I... olewamy chyba. Secret. Nie chcę mi się szukać na XL. Może być... nie rozumiem, Lovelas. Curse of Darkness. Okej. A na Twitchu, no to na Twitch emote sobie spiał ci będziesz miał. A czy można, to tak, można. Ale tak jak piszą, bez spamu. Można było się domyśleć, ale przynajmniej nie będzie na następnym floorze Grida. To akurat dobrze wiedzieć. Dobra. Damage'a! Teraz ten speed mi nie pomoże tu w przejściu tego, ale dało jadę. Tu był sklepik.
Lovella, najpierw trzeba zapytać o zgodę. Ale możesz to wrzucić, czekaj. Będziesz miał. Jaki miał największy damage? Nie mam pojęcia, w zwykłym Isaacu nie podaje w jednostkach damage'u. A te tutaj są takie niedokładne, krótko mówiąc. O, dobra, nieważne. Dobra. Monstro stów. Czy to prawda, że jak ma się brimstone i mleko czekoladowe, to można spamić szalem? To jest nieprawda, gdy ma się brimstone i chocolate milk i tam się buguje. I chyba ani razu nie można z niego strzelić. To chyba już powinienem zostawić. Jasne. Zniżka uszatana. Tu sobie weźmiemy obydwa kluczyki. W ogóle zapomniałem, że mam zrecharge'ować item. Bym dalej miał nową rzeczę. Poważnie. Item za jeden, uszatana tutaj kosztuje 3 solo hearty. Więc kiepski deal, ale niech będzie. To jest dosyć rzadko spotykane. Ja mamy tu bossa, więc wbijamy nawet jak mamy zrecharge'owany ten. Mimo to, że moglibyśmy tam zmienić. Ajej. Ajaj, to głupio zrobiłem. Ale reakcji łańcuchowej często nie umiem po prostu przewidzieć. Dlatego mi też zależało nad speedem. Nie mamy tu problemu z takimi przeciwnikami jak na przykład War. A my wracamy do Mom's Bra. To podniosę na wszelki wypadek jeszcze raz. Okej. Okay. Okej. Okay. Tak. Nie komentuję, nie. Czy mam BF czwórkę i czy kupuję? Nie mam i nie kupuję. Ja idę, jak nie chcesz, to ten, nie zmuszam, ja się nie obrażę, jeżeli sobie pójdziesz. O, nie, poważnie, nie strzeliło. Ja troszkę dłużej się czuję, będę musiał to wyczuć znowu. No to idź get Dead Space. Nie ma problemu. Poli to jest ostry damage up. A, na razie zostawmy kasę jeszcze. A damage mamy przyzwoity. Ale jednak wrócimy, wydamy tu kasę od razu. Co ja się będę?
One up, bardzo ładnie. O, ale za to długo się jej charge'uje, to jest minus. Shoop da whoop, czyli pojedynczy brimstone. PhD, a okej, okay, może być. Użycie Blood Machine nie zalicza się do dostania damage'u czerwonych serduszek, więc... A i tak w sumie tu nie będzie deal w David, więc mogę spokojnie korzystać z tego. Idziemy do... Najpierw tu niech będzie. Nie. Najpierw idziemy do Challenge Roomu. Idę oczywiście do The Chest. Przeol byłoby za łatwo. Range Up. To bym też zrealował. Ale chętnie zreoluję najpierw Candle. Żeby dostać ewentualnie Habit, ewentualnie Kompas. Ewentualnie. Jest kluczyk, jest bomba. Joker? Tak jest. Co to w ogóle było? Death. To Death to takie. Candle ma strasznie duży damage i szedł takim jakby... Nie wiem jak to nazwać. Na jeden sklep. Mogę w sumie wziąć. Mogę wziąć. I tak nie uda mi się wszystko zrealizować. Trzeba takim płomieniem i jeszcze Candle się charge'uje kilka razy na jeden pokój, więc... To jest magia. Zicharge'uje. Idziemy... I użyjemy karty Joker. Dobra, jest solo head. Dobra, od razu to zrobimy. Dobra. Dwa itemy gapi są. Jest recharge i recharge'ujemy candle. Czerwona krysy strzał, na pewno miałeś Roid Rage na myśli. To jest po prostu ten item, który ma Samson na start. Jak rozwalisz wiele przeciwników, to się wkurzasz i masz większy damage, ale to nie jest nic specjalnego. Nie chcę zmieniać Candle, więc mogę sobie najwyżej pokazać, jak to wygląda. Używasz wielki damage, to ma już się recharge'uje do szóstka, można Candle i można użyć dalej. Nie chcę tego. Zobaczymy. To już tu blisko powinien być boss, niestety. Ale wypadałoby zliczać. Zawsze jest dylemat do Shutka czy Candle. Wolę tym razem zostać przy... D6-ce. Żeby mieć ciekawsze itemy w The Chest. Dobra. Załatwione. Wiem, że jeszcze boss room. Ale najprawdopodobniej będziemy mieli... To będzie ostatni recharge. Ten, co obecnie mam. To dwa razy jest w puli.
Dobra, trzeba to wziąć. Siema. See you soon. W Bosnia był mnie mało, mi tam zależy na tym. Wolałem mieć... Bardziej mi zależało na habicie albo kompasie, dlatego chciałem to zmienić. Ej, jednak się jeszcze wrócimy do sklepu i będziemy mieli nadzieję, że będzie teleport. Ktoś by mógł powiedzieć, że mogę zostawić tego Jokera, ale i wtedy bym stracił dużo recharge'y. Więc tak samo jak wcześniej, obydwa wyjścia mają swoje minusy. I tu na przykład zostawimy ten... Aż nie zostawimy, weźmiemy range up i dla sportu sobie porozwalamy typków. W sumie byłby jeden Reacher, dammit. Nie, zapomniałem. Dawno nie grałem w Isaaca i przestałem myśleć tak Isaacowo. Na szczęście nawet jakbym teraz żadnych itemów nie brał, to nie byłoby nic koniecznego. Karta dev, dzięki za przypomnienie. Byłby jeszcze jeden Reacher, ale mapka też w porządku. Z tego też można odczytać, gdzie jest boss. A itemów już nie będzie, więc takiej korzyści nie będzie, jakby była we wcześniejszych flojach. O, znowu zapomniałem. Dłużej trzeba przytrzymać teraz. Okej. Speed? Nie. One up. Zobaczymy, co jest tutaj ciekawego. Nie chciało mi się fajnie robić. No, mapka nie jest czytelna. Nie wiadomo, gdzie będzie boss. Dobra, jeszcze tylko jeden. Będzie Soul Head? Nie ma. Ale jest Challenge Room. A, znowu za wcześnie puszczam, dammit. Dobra, chodź tu, Diglecie. Dobrze. A co mi tam? Aj, za wolny unik. Epic Pizza jest nudny, nawet bym nie podniósł. Wiebo baby, jak najbardziej wyjać. Dobry item, dobry familie. Ja, tu nie ma bossa, ani nic w tym stylu. Jedziemy dalej. Dobrze, że to spikesy nie wszedłem, bo byłoby śmiesznie. A co mi tam, to ja rozwalamy. Okej, zwróciło się po części. To może... Czy to się przyda? Zobaczymy. Wydaje mi się, że nie. Tak. Jest, świetnie. O! Nie, nie chcę tego.
Nie. A, mogę powalczyć o recharge. Co teraz? Może Demon Baby? To jest fajny familiar. Okej, okay, może być Guppy. Szkoda, że... Jak ja bym chciał nie mieć tego Eternala. Jak ja bym chciał... Teleport... Nie, teleport zostawimy. Oj, czyli już nie będzie Richard'a niestety. No cóż. Zostawiamy Guppy Spot. Znaczy... Już nie będzie Dilf the Devil. Latem od niedawna właśnie podniosłem Guppy Spot. Jakby to załatwić? Nine Volt mi tu nie pomoże. Eternal da mi one upa. To użyję dwa razy, tak jak mówicie. To wiem. A teraz dostanę znowu i... Wolę zostać przy D6, więc... Będę miał jednego... Jedno czerwone serduszko. To głupio. Dobra. To sądzę o zdobywaniu broni i dodatków do nich za monety zamiast za levele? Tak było w Black Opsie 1, więc to nie jest dla mnie żadne big wow. Ale powiem szczerze, że czegoś więcej się spodziewałem po Ghostie. Troszkę się zawiodłem. Jakbym nie miał jednego serduszka, to za każdym razem, jakbym dostał hita, Polaroid dawałby mi tarczę. W drugim sekrecie... A, w sumie... Mała szansa byłaby na ten. Na Eternala w sekrecie. A nie chciałem się szukać, szczerze mówiąc. Brałem to pod uwagę. Magi's Fate. Eternal na każdy początek... pokoju. Nic... też nie floru, nic specjalnego. World. Przyda się w sumie... Przyda się... Później w sumie to... Opłaca się mieć albo wcale, albo nie wiadomo ile serduszek czerwonych, więc można to już podnieść. Okej, nieważne. Że firma Monster Energy sprzedaje energetyki z kodem. Nie, nie wiedziałem o tym. Jak tam się długo i charge'uje? Długo. Dobra, dammit. Załatwione. Graham Isaac, możesz podać po D6. Jest mała szansa, żebyśmy znaleźli do szóstkę inną postacią, ale w sumie jest. Załatwione. Nie! Nie! No, obiekowało. Tak. Okej. Okay. Siema Squeezy.
Dzięki skarbonka za info, ale już to pisałeś. Bo jesteś pan skarbonka. Jeszcze chcę sprawdzić jedną rzecz. Po prostu nie wiem, dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej. Być może tam jest biblioteka. Kanem w zeszytku też, ale... You know what I mean. Okej, okay, tu jednak nic nie było. Ale solchety były. Wbijałem tu? Nie. Okej. Okay. Zrobimy sobie O nie, to do Sheol bym poszedł. Nie. Podwójne latanie. Patrzyłem to nukleotron. To tak, to wiem. Niestety trzeba iść do głównego wyjścia. Nie, takie nic powalającego, szczerze mówiąc. Zelowałem łopatę, więc teraz nie... w sumie nie chcę się nie chcę biegać mi się za tym. Za recharge'ami. Mógłbym to zrobić, to byłoby najbardziej opłacalne, ale po co? Co mi jeszcze tu trzeba do tego builda? O, świetnie. I tak zostawiamy. Daj coś. Okej, nic specjalnego. I tak boss pewnie jest po drugiej stronie, ale wolę się upewnić. Bad gas. I tu nic nie ma. Dobra, to można podnieść. I teraz cztery kluczyki musimy sobie zostawić, więc trzeba uważać na ewentualne skrzyneczki. Spoko, już daję permita. Sekundka. O, nie pomagasz. Poważnie. Okej. Okay. Dwa pokoje recharge, to jest akurat fajne. I pięć kluczyków to sobie zostawimy do chest, nie będę tego otwierał. Infestation. Nie. Tego też nie chcę. Nic specjalnego. Teraz odwiedzimy ten Kirstium spokojnie. Chciałem mieć ewentualną możliwość rolowania. I tak, tu bierzemy. Tu bierzemy, rolujemy, homing bomb jak najbardziej. Steam Machine coś? Tak, tak, słyszałem. To jest, no to akurat od Kejka słyszałem. Blast. Jeszcze sobie tam zejdziemy do połówki serduszka, raz używając automatu.
Charlie. Nie rób za moda, bo ty dostaniesz bloka. Ja dałem permit, więc spoko luz. Ale za duży spam też nie będzie ten mile widziany. Permit, pozwolenie na ten, na linki. Dobra, to jakieś dziwnie szybko poszło, nieważne. Jedziemy, Isaaca. Druga faza. Trzecia. Koniec. Nie mamy habitu jak zwykle. God damn it. Tak to bym wziął ten skapulę. Okej, wszystkie możliwe itemy na bomby. Jeszcze Demon Baby, o które prosiłem wcześniej. Dziękuję bardzo. Ah, shit. Tak, to było Mom's Knife. Bo jestem OP, po co mi mam snipe? A w sumie najpierw rozwalimy te pokoje bliżej, żeby można było recharge'ować. Nie, po prostu jak już od początku cisnę te brimstone, to mi się podoba to strzelanie. Dlatego dostałem przy tym. O, poważnie. Okej, damage up. Może być. No jak już mam, to... To wiesz, nie mógł być już. A i ma troszkę więcej HP. Niestety. Nawet bombę nie zdążyła eksplodować. Dammit. GG! Trzeba zrobić kolejne wotę. Jest 6 postaci. I kopiujemy, kopiujemy, kopiujemy. Ej, widzę, że
Nie, no dobrze mi głosujecie. Myślałem, że zbyt poważnie weźmiecie pytanie. Siedem głosów na Judasa, 8 głosów, 4 na Samsona. Jedziemy Judasem, nie ma co się nawet zastanawiać. Nie, i tak chcę zdecydować. Ten speed. O Jezus, nie. Niżej, chodź. O to chodzi. Zbyt OP Judas i ten, i Isaac. No to... Powodzenia. Są łatwiejsze, ale nie są OP, pod żadnym względem. Ajaj, no chodź tu. Rainbow Baby, nie lubię. Będzie. Za chwilkę może weźmiemy. O! Aj, widziałem. Okej. Zginiesz! Nie! Nie, może będzie jakiś Tinted Rock. Tak jest. Crossover Dark Energy. Jeszcze ten pokój. To się teraz nie przyda, ale może na następnym florze. Dobra. Dave's Osu zobaczymy. Może na święto? W sumie powiedziałeś jakieś święto. Nie głupi pomysł. Squeezy. Nie mam czarnych łez, tylko familie Rainbow Baby mają domowe łzy po prostu. I akurat trafiły mu się łzy Gisza. Live w niedzielę, wątpię. A poniedziałek właśnie, zastanawiam się, to nie jest powiedziane, że 100% tak, ale może. Szczególnie, że we wtorek mam luzy. Mam same wykłady. Oh, you son of a bitch. Rainbow Baby to familia, po prostu strzela, co tu mogę więcej powiedzieć? Dobra, stracimy jedno serduszko, nawet nie chcę czerwić od kart manować. Okej. Okay.
zużyjemy tutaj naszą kartę za chwilkę. Bo chcę i tak world. Chociaż najwyżej zostawię tą kartę. Nie widzę sensu, żeby tutaj używać tej karty. Może będzie Krampus. A jak nie, to po prostu ta karta zostanie na ziemi. A co mi tam? Nawet nie ma Dilly Federal. Damn it! Ten klejk nie daje tylko one up, ale także możliwość latania. Tylko latanie. Tylko. Dla mnie to jest aż. A ja jedynie zauważyłem, że wcześniej pytałeś o osu. Myślę, że multi. Ja nie jestem taki dobry w... żeby singla puszczać. Dobra. Bad guess. Telepil. Czy zależy mi na karcie World? Nie chciałem jej użyć na tej florze. Na tym florze, na tej florze, co ja mówię? Nie chciałem użyć na tym florze. Ale nie jest aż taka warta aż połowy serduszka. Jasne, że w osu można mnie niszczyć. Nie ma problemu. Ale powiem szczerze, troszkę mi się poziom skilla w osu polepszył od ostatniego live'a. Więc być może coś tam was zadziwię. Ale wątpię. Co tu mamy? Nie. Też ten. Przygotujcie sobie jakąś playlistę fajnych kawałków, bo ja mam małą playlistę. Może mi coś pomożecie wybrać. Z tym one... A, w sumie i tak nie mam wyboru, muszę go wziąć. Nie wiem, czy chcę technologii. Co wy na to powiecie? Bo to jest chyba jedynka. Ja bym powiedział, że nawet na 100% to jest jedynka. Wy powiecie, żeby to wziąć, ale... Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie będzie. Niech będzie. To pierwszy to był ten Razor Blade. To strasznie słaby. Zaoszczędźmy te kluczyki na później. Jest! Tak mi mów. Zginiesz! Dzięki ludzie, że ten... Że dobrze mi życzycie. I appreciate it. Okej. Dlaczego, Gio? Dlaczego tak mnie fapowiedzujesz? Weźmiemy left hand dla zabawy. O co chodzi? Zawsze na live'ach dostaję poli. Dlaczego? nie. Left hand zmienia wszystkie chesty, które spotkamy na drodze, na czerwone chesty. Ten laser. I tak zginiesz. Dzięki. To ten. Z jednej strony chcielibyśmy powiedzieć, passive bierz, nie? Ale z drugiej strony...
zmniejsza to dropy innych rzeczy. A, coiny są... Wiecie jakie. Niekoniecznie. Zacznę sobie wpisać osu w YouTube i będziecie mieli wszystko, co chcecie wiedzieć o tej grze, więc... odwiedzimy. Teraz wiem, że nie ma tu nic specjalnego. To baterie może kupić, czy tam 9V. Okej. Może, że tak dwa? W sumie poproszę. Co ja zostawiłem fajtem, mówię ludzie? Excuse me. Sack of Pens, dzięki wielkie. Telepil. Może się przydać? Spoko. Za późno. Te one-shoty! Najpierw sprawdzimy ten. Potem może pizza sprawdzimy. Najpierw chcę... Melon... Debilium. Nie ma, okej. Okay. O, w danym miejscu nawet mnie przeteleportowało. Nie chcę tracić bomb, nie zależy mi na baterii, więc... W sensie zapomniałem, że mam damage up pod spację, dammit. Jak spauzuję podczas wbijania do challenge roomu, to po prostu wszystkie fale jednocześnie mi się spełnią. Mogę szybciej sobie je rozwalić, a też przy okazji jest większe ryzyko na dostanie hita. Oczywiście. W ogóle ten, nie wiem czy wiecie, ale... Ach, to głupio zrobiłem. Dzisiaj w OSU był stream z meczu Polska-Rosja. Nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. W OSU. Tylko nie wiem, czy to tylko u mnie tak jest, ale kiepsko się to oglądało. Te lagi były po prostu. O, to można zobaczyć, oto. Szukamy 2 centów. Jest 1 cent. O, to głupio zrobiłem. Głupio znowu zrobiłem. A, można Abla by w sumie wynająć do roboty. Dajesz Abel. No. Świetnie. Kogo dla nas Polaków, kto gra w Isaaca? Nikogo, poważnie. I to może być ciekawsze od książki Belioja. Sacrificial Dagger nie jest taki dobry. Jeżeli oglądam Isaaca, to najwyżej na Twitchu. Często zaglądam najpierw, czy są jacyś Polacy, żeby sobie zobaczyć, jak oni sobie radzą, a potem dopiero jak widzę, że jednak nikt nie streamuje po polsku
idę na jakieś zagraniczne streamy. Cookiesim? Nie kojarzę. Łano Poseidona to tak tylko powierzchownie sprawdziłem. Tak tylko rzuciłem okiem, kto to jest. Ale ani jednego całego filmiku jego nie oglądałem. Kiepski dodge. Isaaca u Gimpera też coś tam widziałem, ale całych filmików u nich nie oglądałem po prostu. Wolę sobie oglądać Bisnapa, chociażby. Jakbym znalazł Super Secret z czerwonymi serduszkami. Ten speed w ogóle jest straszny. Jest straszny. Tego Soulhearta chyba nie podniesiemy. Nie ma szans. Chociaż może... Jest. Czy będziemy zwiedzać? Nie wiem. Nie, przez to nie chcę przechodzić kilka razy. Nie. Olewamy. Paweł, za każdym razem będziesz pytał, czy cię pamiętam? To jest trochę głupie, dość. Jeżeli chcesz znać moją opinię. Później left hand i polaroid. Życie w porządku, nie narzekam. Jej! Oczywiście, że mam Polyphemusy, ja bym nie miał. Łąb jedynka, więc możemy wbić. Nie gram w LoL'a. Bloating. Hello. Ej, no tych oczu się tylko boję. Tutaj PhD nie miałem, ale no cóż. A w sumie można to... Tak, zmienimy to. Come on, bitches! To też można zmienić. Teraz pokażę itemy. No, 4 szoty. 2, 3, 4. Box. Able Squeezy. Able Icto. I Rainbow Baby, dobra. Holy Grail. Cube of Meat. Range Up. Technology. Taki tam. Poly. Guardian Angel. D20. To też będziemy rolować.
Łąb jedynka jest dosyć dużym flowem, więc why the hell not? Spectre LTS jak najbardziej działa na technologii, jasne. Z jednej nie działa. Okej. Okay. To nawet ja się coś dzisiaj nauczyłem. Bo rzadko mam technologii, więc wydawało mi się, że zawsze działa. Wydawało mi się, że jak brałem... Jak to się nazywa? Spirit of the Night, to zawsze działało. Mam Judasa, można podać po czapeczce. Taki samy jak typek z Feza. Tak. Yo. Spoko, Paweł. A ja akurat. A to może jeszcze da się napierać. Że nie mamy zrecharge'owanej D20. Aj, nie uda się. Za wolni jesteśmy, nie uciekniemy. Teraz zmienię ten. Za pomocą D20 itemy u bossa. Bo to już jest końcówka tego właśnie ten. Końcówka tego flow'u, więc nawet nie ma co się bawić. Od razu bierzemy ten. Rozwalamy ten pokój i jedziemy dalej. Ten speed! Telepil. Def. Telepil. Okej. Mam latanie, to w porządku, możemy się wpakować. Dajesz bomby! Klucz też może być. Ale mamy dużo kluczyków, więc... Wana! Tyle bomb! Tyle bomb! O, poważnie. Poważnie. Widziałem, że w to wejdę. Nawet się ten, nie starałem unikać. Pierwszy item gapi. Pamiętajcie, że w łąb można zawsze i w dalszych flowach można dwa razy skorzystać z Blood Machine za cenę jednego serduszka. Jakby co?
O nie! Dobrze. Źle! Jest! Udało się. Mamy tutaj coś ten? Mamy coś tutaj. Oh yeah! Szansa życia. Szansa życia. Będzie fajna. I w sumie chyba mi zależy, żeby podnieść ten item, żeby być zawsze coiny. Dobra. Żeby tego nie walnął mnie? Dobra. Wiadomo, że lubię swoich widzów. Nie zabijaj left hand to the chest? Czego by nie? Dla beki by można tak zrobić. Bo to wiem, że tak się stanie. Wszystkie chesty zamienia na czerwone. Wejdziemy na ciebie. Nie! Zespełnij. O, dobrze, że nie zginąłeś. No, zespełnij coś. No. Mówisz, żeby krzeczy mi grę? Zobaczymy. O, nie, zabiłem jego koleżków. Ile jeszcze razy to robimy? Ile ten? Powiedzcie mi liczbę. Ale przyzwoitą. Max, nie powiem max ile. Opowiedzcie tyle. 7. O, zepchnął mnie. Do końca bomb. Nie. Za szybko to chciałem zrobić. Dlatego pisaliście 7, bo tyle mam bomb. Dobra, skumałem teraz. Coś tam muszę czasem podnieść, niestety. O, już! Zaczyna mielić! Jak skeszuję, to będzie spoko. Najważniejsze przy takiej ilości itemów, żeby nie podnosić karet. Bo to karety powodują crashe. O, teraz hajsem posypał. Czekaj, miałem do zużycia bomb. Spokojnie. Nie, po prostu jeden item zmienia się w inny. Nieważne jaka to jest wartość tego itemu. O nie, tam nie chcę chodzić, tam jest za dużo fajnych coinów. O nie! Jeszcze... Jeszcze tylko jeden raz po tym. O shit. Dobrze. Nie wchodź na mnie. Muszę zebrać te coiny. Dobra, ostatni raz. O shit. A nie, to mogę już go rozwalić. Nie!
Ach, znowu. Dobrze, że dostałem bomby. Jeszcze ten lepszy chęt zadziałał. W ogóle nie, ja nie będę tych czerwonych serduszek podnosił. My jeszcze raz użyjemy. Jeszcze tam jest chest jeden. Jedziemy gapi, dobra. Poniosę bombę jedną na wszelki wypadek. Zaraz tam wracamy, spokojnie. Za mało rzeczy do zmieniania tutaj. Na to nie będziemy marnować. Lefhand? Nie chcecie, żeby wypadły itemy? Ja to rozwalimy. Tak, ustalmy. Chcemy left hand, czy chcemy zwykłe itemy potem? Golden chest to znaczy. No i to obojętne. Już jesteśmy i tak OP. Zwykłe. Właśnie dlatego chciałem zmienić ten... left hand na inny trinket. Zwykłe. Nie, zwykłe itemy, kluczyk z left hand. Nie wiem, czy w sumie 50-50 wyszło. Czekajcie, troszkę spowolnię tę rozgrywkę, ale zrobimy głosowanie. Czekaj. Red czy gold? Left hand albo... Rusted key. Że dla niekumatych dopiszę jeszcze, to są zwykłe chesty, a to są czerwone. I jedziemy. Poli sprawia, że taki laser jest wielki. Osiem dych na live, nie wierzę was ludzie, ale dzięki wielkie. Tak jak widzicie, zwykłe chesty wygrały. Wracamy do rozgrywki. Ten czas jeszcze przetrwał. Nie gadaj, że pająka nie zmieniło. Już myślałem. Już się cieszyłem. Okej, golden key się przyda. Kart nie podnosimy, bo mogą skraszować. Jeszcze raz. Tam nawet nie ma co wchodzić.
Sheol to za łatwo by było, na... Nie wiem, na ile bym go wziął. Na pół hita? Range down! O nie! O nie! Ach, chyba nam się nie uda wbić Reach Edge'a. To boli. Jak nie, to będę musiał tam pozbijać wszystko. Habit i skapule jeszcze nie dostałem tej kombinacji po tym, jak poznałem Bisnapa, niestety. Nie, nie jestem taki głupi. Nie będę marnował swoich soulheadów w Blood Machine. Tam się fajnie też ten używa D20. Co to jest Rayman? Co to jest? Pewnie Rayman, ale będę się czepiał. Nic bym nie dodał. Rayman był teraz idealny. Ewentualnie bym zmienił to. Ja się trzymam tej samej opinii, co ma ten. Co ma. Arn.eu. Czyli, że gra była świetna, ale... Nie wiem, czy to Arn.eu mówił, ale... on mówił, że gra jest świetna, a poza tym ktoś inny narzekał, że ta gra na koopa jest za łatwa. Ona jest stworzona na singla, jak jest się w koopie, to już jest taki banał. Crash byłby, jakbym zostawił te wszystkie itemy, dlatego najpierw wszystko zebrałem, a potem wziąłem kartę. Cześć, Paweł. Oh, shit happens. Why? Tak, kultura. Tak, tłum. Jak ja bym chciał znaleźć super secret z czerwonymi serduszkami. Może się uda. Nie. Tam raczej nie będzie. Może być co najwyżej na dole. Tak, odpowiadam zazwyczaj na pytania z napisem krzyży. Taka zagrywka psychologiczna od waszej strony. Zostawię tą D20 zrecharge'owaną, tak for sure. Chociaż... Nie, na razie to... Kusi. Kusi, ale zobaczę, jaki jest tamten automat. Jakby tutaj przypadkiem coś... Tutaj lepiej pogamblować. Nie oglądam tych poniedziałków uraczone, ale mam dodanego... go do... że wiedział po prostu, że streamuje. Czasem zaglądnę. Ale nie stale. O, chyba podniosłem. Nie, ciężko będzie z tego coś zrobić. Nie, olewam. Daj, nie chcę mi się kasy brać. Szukamy serduszek czerwonych. Shit, dlaczego tu nie ma?
No poważnie. Co jest? Jest. Fuck. A ta część to już jest początek zwycięstwa tu. I zostawiamy te surchety. Specjalnie je zostawiamy. Jedziemy do 50. Potem rozwalę, żeby nie tracić czasu. Chcę jeszcze jedną farmę zrobić tutaj, jakby co. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, o co chodzi. Bo w Gadrumie będą lepsze itemy niż w Secrecie. Jeszcze tylko 5. Chcę golden chesty, na tym mi najbardziej zależy. Powiem szczerze, jakbym to nie streamował, to bym jechał do samego końca. A tak do 50 pojedziemy. No, chcę ostatni drop jakby co. Moje wkurza to, że ten, że nic nie dropuje. Dobra, rozwalamy. No i dał czerwony chest, demet. Nie chciałem podnieść. Demet. Do końca to by trwało jeszcze, ohoho. Strasznie długo. Chętnie bym tam zrobił drugą turę, ale zobaczymy, czy nam się zrecharge'uje D20 do tego czasu. Wątpię. Okej, to się może przydać. Może się zrecharge'uje. Na pewno się zrecharge'uje. Tak, załatwiam bossa, ale potem się cofnę jeszcze. Bo D20 w The Chess jest bezużyteczne, tam nie ma w ogóle małych dropów. Spoko. To nie ważne, że automat rozwaliłem, nie będę na nim gamblował, tylko zmienię te itemy, które są. Dlatego nie chciałem ich za dużo podnosić. I narzekałem, że podniosłem... A tam jest mało itemów. Jakby tutaj się pobawił. Co prawda nie będą gad itemy, ale zawsze. Dobra, i teraz zmieniamy. Liczyłem na jakieś golden chesty. A więcej tych nie dostanę, więc to już mogę sobie po prostu zabrać. Więcej recharge nie będzie. Dobra. O tak, ty. Aż nie, to nie ma sensu, już lepiej... Tak. Nie zobaczymy już dużo coinów na drodze. Jeżeli jakiś zobaczymy. Teleport do bossa nawet nie wiem, czy użyję. Tak.
Poważnie, kolejna faema. Gra mnie dzisiaj lubi. Ale teraz faema będzie strasznie ten... strasznie korzystna. Goddammit, jaka ona będzie korzystna teraz. Ale sorry ludzie, ja po prostu często nie mam D20, więc muszę. Ja idę do bossa, ale nie kończę na tym ten podejścia. Tak też można zrobić. Już mam załatwione, idziemy do Blue Baby. ...2019 podejść. Nie, jakby nie strasznie lagowało, już będę zbierał po sobie coiny, to... Shit, nie wyszła faema. Nie wyszła faema. Nie wyszło. Nieważne, kończymy. Nie ma co przeciągać. Nie przewidziałem takiego one shota. Dobra. Krzybz. Krzybz. Nie, dzisiejsze realne mi się podobają. Będzie jeszcze jedno podejście, spoko luz. Ale trudniejszymi postaciami. Mam Don't Starve, ale nie gram. Dobra, nie był jeszcze Kane, Blue Baby, Samson, Eve, Maggie. Myślę, że będzie live w poniedziałek z Osusz. Tym bardziej, że właśnie we wtorek mam wolne. Widzę, że teraz wzięliście ten tytuł bardzo na poważnie i tak trzymać. Żeby było na